Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Słońce mojej woli, Luisa Picaretta. Zwykłe, niezwykłe życie włoskiej mistyczki. Autor Maria Rosaria Del Genio. Wiosną rodzina Luizy przenosi się, jak już powiedzieliśmy, do Tore Disperata, aby pracować na roli. To właśnie w tamtejszym gospodarstwie dla siedemnastoletniej Luizy otwiera się nowy rozdział. Rozpoczyna się to, co ona sama nazywa nowym życiem. Zanurzenie w męce Jezusa znajdzie wyraz w szczególnym rodzaju cierpień, które na początku będą wiadome jedynie Luizie, ale z czasem staną się oczywiste również dla jej otoczenia. Wszystko zaczyna się wieczorem, u schyłku dnia, w którym niezneknowania demona bardziej niż kiedykolwiek dają się Luizie we znaki i całkowicie pozbawiają ją sił. Pikaretta odnosi wrażenie, że oto nadeszła jej godzina i traci zmysły. Nieprzytomna widzi Chrystusa otoczonego nieprzyjaciółmi, którzy go chłostają, policzkują, wbijają mu w głowę ciernie, łamią nogi i ręce, niemal rozrywają go żywcem. Widzi również najświętszą dziewicę. Bierze ona Jezusa w ramiona, a potem podchodzi do Luizy i szlochając prosi, by ucałowała rany jej syna, ponieważ on wybrał ją na ofiarę. Cierpienie dziewczyny ma nieść umęczonemu Jezusowi ulgę. Dziewica łagodnym tonem pyta Luizę, czy zgodzi się spełnić jej prośbę. A luiza, mimo że targają nią tysiące obaw, ofiarowuje się Chrystusowi i Maryi. Jest gotowa zrobić wszystko, o co ją poproszą. To dla niej pierwsze tego rodzaju doświadczenie i Pikaretta nie podejrzewa, iż zdecyduje ono o reszcie jej życia. Kilka dni później Luiza znowu widzi cierpiącego Chrystusa który tym razem wręcza jej koronę cierniową. Przyjęcie jej przysparza dziewczynie tyle bólu, że nie jest w stanie nawet otworzyć ust, aby cokolwiek przełknąć. Rodzina Beszta ją za to przekonana, że kaprysami chce okazać swoje niezadowolenie z życia na wsi. Jednak pewnego wieczoru wszystko się zmienia. Ów osobliwy stan dopada Luizę podczas wspólnej kolacji. W posiłku uczestniczą wszyscy, dotąd niczego nieświadomi domownicy. Luiza widzi, jak rozwścieczony tłum tratuje Jezusa i chcąc ulżyć mu w cierpieniu, bierze na siebie wszystkie uderzenia. Czuje, że tym sposobem upodabnia się do swojego nauczyciela. Po odzyskaniu zmysłów dostrzega wokół siebie zrozpaczoną rodzinę. Najbliżsi zamartwiają się tym, co ją spotkało. Wpadła w stan całkowitej nieświadomości i takiego odrętwienia, że nie mogła się poruszać i wyglądała na martwą. Rodzice bezzwłocznie wracają z Luizą do Korato i wzywają medyka doktora Michele Cicolelle, żeby ją przebadał. Giuseppina Tarantini, córka siostry Luizy, Marii, powie później księdzu Benedetto Calviniemu, że doktor Ciccolella, przyjrzawszy się jej stanowi i nie potrafiąc go pojąć, radzi babce, aby wezwała księdza, ponieważ medycyna jest w takich przypadkach bezradna. Zaleca też najbliższym chorej, aby w kryzysowych chwilach zachowali szczególną ostrożność – i nie próbowali własnymi siłami wyrywać Louise z odrętwienia, gdyż mogliby ją połamać zamiast uleczyć. Usłyszawszy taką diagnozę, państwo Picoretta zasięgają opinii innych lekarzy, ale ci również nie są w stanie dokładnie określić przyczyny dolegliwości i nie znajdują na nią lekarstwa. Luiza cierpi, ponieważ wie, że najbliżsi nie mogą jej zrozumieć. Nie ma jednak żadnych wątpliwości co do tego, że chodzi o coś znacznie więcej niż kaprys. Krewni obawiają się zostawić ją samą i zabraniają jej wychodzić z domu. Nawet do kościoła nie może się udać bez opieki. Luiza słyszy w sercu głos pana. I skarży mu się na swój los. Chciałaby przystępować do sakramentów i modlić się w kościele. Jezus przypomina jej, że on także przed ukrzyżowaniem doświadczył niezliczonych udręk i zapewnia, że trudności mają przygotować Luizę na większe cierpienia. Luiza zalewa się łzami i pyta go, Dlaczego jej udręki są widoczne dla innych, skoro zgodziła się cierpieć w ukryciu? Początkowo pan nie odpowiada, ale później daje jej do zrozumienia, że i on przez jakiś czas skrywał swoje męki. Jednak kiedy ojciec nakazał mu cierpieć jawnie, zgodził się na hańbę i poniżenia. Aż pewnego dnia został odarty z szat pośród nieprzebranych tłumów tłumaczy również iż wielu ludzi obraża boga publicznie nieskrępowanie bez cienia wstydu tym sposobem luiza dowiaduje się że cierpienie jako akt przebłagalny musi być jawne widoczne i że jeśli chce zadośćuczynić uczynić za grzechy świata Stopniowo pojmie, jak wielkim skarbem jest cierpienie. Tymczasem musi całkowicie ufać Bogu i szukać w nim wsparcia. Jezus chce, aby Luiza spoczywała w jego ramionach z zamkniętymi oczami, nie patrząc i nie dociekając bezwarunkowo ufna jemu i jego poczynaniom. Wszelkie protesty byłyby niczym więcej niż stratą czasu przeszkodą w realizowaniu zamiarów Boga co do niej W kontaktach z ludźmi Luiza ma zachować milczenie a przy tym być łagodna i uległa a żeby jej życie oddech myśli i uczucia poddawane ciągłym próbom przez uciążliwych bliźnich mogły stać się aktami przebłagalnymi i jako takie łagodzić Boży gniew. Stan odrętwienia pojawia się coraz częściej, i pod koniec 1882 roku, Luisa spędza już praktycznie cały czas w łóżku, unieruchomiona i nieprzytomna do tego stopnia, że nie potrafi otworzyć ust po pokarm. Kiedy rodzice podają jej kilka kropel jakiegokolwiek płynu, od razu wszystko zwraca. Kiedy staje się jasne, że działania medyków nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, stan odrętwienia utrzymuje się przez wiele dni, rodzice Luizy postanawiają skorzystać z rady doktora Ciccolelli i poprosić kapłana o udzielenie chorej błogosławieństwa. Zostaje wezwany ojciec kosma Loidicze, Augustianin, który z powodu nasilonego po zjednoczeniu Włoch, likwidowania klasztorów przebywa akurat w rodzinnym Korato i którego otacza aura świętości. Jest wielce prawdopodobne, że zna on Luizę od dawna, niegdyś roztaczał bowiem duszpasterską opiekę nad stowarzyszeniem córek Maryi. Augustianin udaje się do chorej, podchodzi do łóżka i udziela jej błogosławieństwa. A wtedy ona ku ogromnemu zdumieniu całej rodziny wstaje zupełnie zdrowa. Kiedy się budzi, zakonnik pyta, co jej dolega. Luiza, która nadal ma w pamięci niecne postępki demonów i odwiedziny naszego pana, odpowiada, że nęka ją demon. Ojciec Loidice, Dodaje jej otuchy i obiecuje, że jeśli jej niedomaganie to faktycznie dzieło demona, on ją uwolni. I w rzeczy samej, Luisa znowu jest w stanie poruszyć rękami i otwierać usta. Może się ruszać jak kiedyś. Krewni przypisują jej cudowne ozdrowienie świętości kapłana i wszystko zdaje się wracać do normy. Mijają kolejne dni, ale spokój nie trwa długo. Luiza znowu wpada w odrętwienie, a rodzina ponownie wzywa zakonnika, który poprzez błogosławieństwo przywraca chorej zdrowie. Sama Luiza nie wierzy, że aby wyrwać ją ze stanu odrętwienia, wystarczy zwykły ksiądz. Jej zdaniem, wszystkie zasługi należy przypisywać świętości ojca kosmy. Ponadto jest przekonana, iż jej choroba to nic nadzwyczajnego, a opowiadanie spowiednikowi o tym, co widzi i słyszy, gdy traci świadomość, uważa za przejaw pychy. Sam ojciec kosma zaś o nic nie wypytuje. Najbliżsi, którzy stali się świadkami tak wielkich cierpień, Wątpią, czy Luisa może wrócić do zdrowia. Tymczasem dziewczyna odzyskuje siły i znowu jest w stanie chodzić do kościoła, gdzie przyjmuje upragnioną komunię świętą. Najprawdopodobniej właśnie w tym okresie wstępuje do zakonu tercjanek dominikańskich i przybiera imię Magdalena. Kiedy ojciec Kosma wyjeżdża na jakiś czas z Korato Luiza przechodzi kolejną próbę. Nazwie ją później najtrudniejszą w swoim życiu. Pewnego dnia po komunii Jezus obwieszcza jej, że znowu wpadnie w stan odrętwienia. Luiza, która ma świadomość, iż jej spowiednik jest nieobecny i tym razem nie będzie mógł przyjść jej z pomocą, odbiera zapowiedź Jezusa jako zwiastun. Rychłej śmierci. Z wielką pokorą godzi się na swój los i w myślach przygotowuje się do odejścia. Rodzina cierpi, widząc ją w tym stanie, zwłaszcza, że mają trudności ze znalezieniem księdza, który byłby gotów zjawić się w domu i udzielić chorej błogosławieństwa. Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym czasie najbliżsi Luizy. Podejmują decyzję, która zaważy na całym życiu pikaretty. Wzmiankowana już siostrzenica Giuseppina opowiada. Biedna babka szlocha z rozpaczy, gdy widzi córkę w takim stanie. Nie wiedząc co począć, postanawia udać się do biskupa i w towarzystwie mojego ojca, wyrusza do Trani. Tam przedstawia całą sprawę. A zaintrygowany biskup nakazuje księżom, żeby odwiedzali chorą. Od tamtej pory kapłan każdego ranka stawia się przy łóżku Luizy, a ona posłusznie budzi się z odrętwienia. Arcybiskupem trani jest podówczas Giuseppe de Bianchi do Tula. To on w pewnym sensie uzależnia Luizę od księży. Z czasem ów nakaz zaowocuje tym, że Picaretta znajdzie się pod duchową opieką oficjalnie wyznaczonego spowiednika. Jako pierwszy na wezwanie arcybiskupa odpowiada ksiądz Michele de Benedittis, który zna Luizę od jej najmłodszych lat. On także potrafi wyrwać ją błogosławieństwem ze stanu odrętwienia, co samą Luizę ogromnie dziwi. Pikaretta uświadamia sobie, że jej uzdrowienie nie zależy jednak od świętości kapłana, ale od samego kapłaństwa. Jezus oddaje więc jej los w ręce kapłanów. To, co z pozoru mogłoby się wydawać wielką łaską, szybko obraca się przeciwko Luizie. Pod nieobecność Ojca Kosmy. I wobec niedyspozycyjności księdza Michele do chorej są wzywani inni duchowni. Część z nich stwierdza, że Luiza udaje. Niektórzy utrzymują, że jedynym lekarstwem na jej kaprysy jest kij, a inni zarzucają dziewczynie, że próbuje pozować na świętą lub opętaną. Luiza zyskuje odtąd opinię osoby pysznej i fałszywej, oszustki. Kogoś, kto za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę. Wzywani przez jej najbliższych księża często odmawiają pomocy, a jeśli zjawiają się w domu, to jedynie po to, aby surowo chorą wyłajać. Pewnego razu pozostawiają ją samą sobie przez osiemnaście długich dni. Matka płacze, zamartwia się, nie rozumie. Luisa tymczasem próbuje opierać się panu, który chce, żeby poddała mu się całkowicie, i przyjęła na siebie udręki. Posuwa się do czegoś w rodzaju szantażu. Zgodzi się, jeżeli od tego, co ona nazywa „zwyczajowym stanem”, będzie ją uwalniał sam Jezus. Bez pośrednictwa osób trzecich, które zresztą nie kwapią się do pomocy. Mówi Jezusowi, że wszystko byłoby prostsze, gdyby cała sprawa rozgrywała się pomiędzy Nim a jej duszą. Kiedy On wydaje się głuchy na te argumenty, dziewczyna przez kilka dni próbuje stawiać mu opór, ale ostatecznie ustępuje. Nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż jej uzależnienie od przedstawicieli kościoła ma ściśle określoną funkcję. Jezus objawia przecież swoje dzieła właśnie poprzez księży. Przez kolejne trzy, może cztery lata, Luiza zmaga się z niechęcią kapłanów. Cierpienia fizyczne są dotkliwe, ale te moralne bynajmniej im nie ustępują. Po otrzymaniu błogosławieństwa i wyjściu ze stanu odrętwienia, chora nie może liczyć na serdeczne słowo ani współczucie. Przeciwnie, księża strofują ją za domniemane grymasy i nieposłuszeństwo. Luiza skarży się Jezusowi i prosi go, żeby oszczędził jej poniżenia. Lecz odpowiedź jest niezmienna ma dać się prowadzić drogami woli Bożej. W roku 1886 w Corato ponownie wybucha epidemia cholery. Ojciec Kosma przeprowadza się na wieś na około 6 miesięcy. Luiza gorąco pragnie prosić Jezusa, aby zaradził epidemii, ale powstrzymuje ją fakt Iż jej spowiednika nie ma akurat w pobliżu. Obawia się reakcji innych kapłanów i wszystkich, którzy mają o niej złe zdanie. Dzięki bezustannemu wewnętrznemu dialogowi, Luiza uświadamia sobie pewną prawdę. Jezus znosił cierpienia zadawane mu przez ludzi, aby ich odkupić. Nie może także zapomnieć o tym, iż Chrystus, oczekujący od niej, że będzie naśladowała jego życie na ziemi, prosi o najbardziej heroiczną, najpiękniejszą z ofiar ofiarowanie się za tych, którzy są jej wrodzy. Kiedy pewnego dnia Jezus zapyta ją, czy poświęci się dla ratowania Korato z epidemii, Luiza zgodzi się i po trzech dniach leżenia w boleściach w łóżku usłyszy, że zaraza cholery ustąpiła. Ojciec kosma roztacza nad Luizą serdeczną opiekę i dodaje jej otuchy w cierpieniu. Jednakże, jak już powiedzieliśmy, nie zadaje podopiecznej pytań, a przez to nie ma pojęcia o wewnętrznych rozmowach które Luisa toczy z panem. Po blisko miesiącu od opisywanych wydarzeń zmieniają się prawa dotyczące konfiskaty dóbr kościelnych. Ojciec Loidicze wyjeżdża z Kurato do Andrii, gdzie przy sanktuarium Matki Bożej Cudownej ma wznowić działalność klasztor. Wieść o tym jest dla Louisy wstrząsem. Ale Jezus raz jeszcze pociesza ją i przypomina, że to przecież On jest sprawcą wszelkiego dobra, łącznie z tym, które spotkało ją ze strony Ojca Kosmy. Opiekę nad Luizą ponownie roztacza ksiądz Michele de Benedictis, urodzony w roku 1844, a od roku 1868 pełniący kapłańską posługę. Wkrótce potem dochodzi do pewnej przemiany, nieoczekiwanej, acz zgodnej z zamierzeniami Boga. Poznawszy lepiej nowego spowiednika, Luiza zaczyna się stopniowo otwierać. Jezus nakazuje jej ujawniać to, co do niej mówi. A kiedy Luiza zapomina o poleceniu, surowo ją łaja i grozi, że przestanie ją odwiedzać. Spowiednik także domaga się, aby tłumaczyła mu swój stan i opowiadała o tym, co ją spotyka, gdy popada w odrętwienie. Czasem poprzestaje na prośbach, a czasem wymusza na Luizie wyznania, powołując się na obowiązek posłuszeństwa. Niekiedy mówi jej, że być może ulega złudzeniom, i dodaje, iż Pan nie pozwala na to, aby kapłan był oszukiwany, jeżeli dusza, o którą się troszczy, jest mu posłuszna. Ksiądz Michele ofiarowuje więc swojej podopiecznej prawdziwe przewodnictwo duchowe. Luiza odczuwa potrzebę robienia czegoś, czego dotąd nie robiła i na co wrodzona skrytość nigdy by jej nie pozwoliła. Zaczyna otwierać swoje wnętrze, ujawniać treść wewnętrznych dialogów, w które sam ksiądz Michele z czasem się zaangażuje i w których odegra pewną rolę. Kiedyś powie Luizie, że ilekroć Jezus zażąda od niej cierpienia, ma o tym powiadamiać spowiednika i być mu posłuszną. Przed Luizą otwiera się, jak widzimy, bardzo wąska furtka. Powiedzieliśmy, że gdy Luiza wychodzi ze stanu odrętwienia, zaczyna żyć normalnie. To nie do końca prawda. Owszem, odzyskuje zdolności ruchowe, ale pozostaje w niej wstręt do jedzenia. Jeżeli najbliżsi zmuszają ją do przełknięcia czegoś, kilka minut później dopadają ją torsje to również zostaje odebrane jako kaprys i Luiza bezustannie jest strofowana krewni zamiast ją besztać powinni zwrócić uwagę na pewną nadzwyczajną właściwość a mianowicie że zwrócone jedzenie zawsze jest nietknięte świeże i pachnące ale osoby z otoczenia Luizy zdają się cierpieć na duchową krótkowzroczność Ślepe na cudowność, usilnie szukają ziemskich remediów. Ksiądz wpada na pomysł podawania jej chininy, która ma pobudzić apetyt. Zmusza też Luizę, żeby jadła ilekroć zwymiotuje. Luiza je i zwraca, je i zwraca, a przy tym ciągle odczuwa głód, zwłaszcza po wzmagającym apetyt specyfiku. Co się dzieje? Jest głodna, ale boi się prosić o pokarm i pyta samą siebie, co tym razem powiedzą najbliżsi. Przecież dopiero co zwymiotowała. W końcu postanawia pogodzić się z głodem i cierpliwie czekać, aż ktoś przyniesie jej coś do jedzenia, a w razie gdy nikt nic nie przyniesie, zdać się na Pana. Mijają cztery miesiące. Pewnego dnia Jezus nakazuje Luizie poprosić księdza, aby zabronił jej przyjmować chininę i jeść po wymiotach. Luiza przedstawia tę prośbę spowiednikowi, a ten nieoczekiwanie każe jej spożywać tylko jeden posiłek dziennie i zaprzestać kuracji chininą. Luiza myśli, że to rozwiąże jej problemy, ale okazuje się, że nadal zwraca wszystko, co próbuje zjeść nietknięte i pachnące. Zdezorientowany kapłan nakazuje jej pogodzić się z tą nową udręką. Luiza zwierza się, że pan każe jej prosić o pozwolenie na zaprzestanie przyjmowania pokarmów, lecz spowiednik odmawia. Początkowo Luiza wymiotuje co trzy albo cztery dni, ale z czasem zaczyna zwracać codziennie. Po latach sytuacja ulegnie zmianie, a Jezus wytłumaczy Luizie, że oczyściwszy swoje stworzenie i oderwawszy je od rzeczy doczesnych, przywraca je do normalnego życia, ponieważ pragnie, aby dzieci Boże cieszyły się stworzonym przez niego światem. W roku 1887 ofiarna misja Luizy nabiera realnych kształtów. Głęboki wewnętrzny związek z Jezusem raz jeszcze objawia się na zewnątrz. Udział w męce jest również udziałem w jej ostatecznym celu czyli w zbawieniu rodzaju ludzkiego. Miłość do Jezusa w naturalny sposób otwiera się na miłość do stworzonych przez Niego istot, dla których Jezus się poświęcił. Luiza łączy się z Chrystusem w tej ofierze. Wymiary ofiarny i wspólnotowy są ze sobą ściśle powiązane. Oto jak należy tłumaczyć fakt, że prosząc Luizę, aby dobrowolnie poświęciła się dla zadośćuczynienia grzechom ludzkości, Jezus obwieszcza jej tym samym mistyczne zaślubiny. Tymczasem kolonialne ambicje Włochów doprowadzają do wybuchu wojny w Afryce. Jezus zapowiada straszliwy rozlew krwi, tym sposobem ludzie mają zostać ukarani. Za niewdzięczność wobec okazywanej im wielkiej miłości. Luizą targają sprzeczne uczucia. Z jednej strony jej serce pęka na myśl o krzywdach, które spotykają Jezusa, z drugiej serdecznie współczuje tym, których czeka surowa kara. Wolałaby przyjąć wszystkie udręki na siebie, aniżeli patrzeć na cierpienie innych. Zaznaje spokoju dopiero w chwili, gdy ofiarowuje Jezusowi własne życie, byle tylko nie musieć oglądać cudzych katuszy. Na odpowiedź Pan nie każe długo czekać. To, o co prosi Bóg, sprawia, że Luiza do końca swojego ziemskiego życia będzie przykuta do łóżka. Jeżeli zgodzi się cierpieć, nie tylko niekiedy, jak dotychczas, ale każdego dnia, przez pewien czas, Jezus oszczędzi ludziom straszliwej kaźni. Ustawiając się pomiędzy Bożą sprawiedliwością a miernością stworzenia, Luiza decyduje się przyjąć na siebie męki, na jakie zasłużył rodzaj ludzki. Lecz jej bezustanne cierpienia mają przynieść korzyść nie tylko bliźnim, lecz także jej samej, gdyż jako istota o czystej duszy może zawrzeć z Jezusem mistyczne zaślubiny. Dusza Luizy powinna ulec dalszym przemianom, aby stopić się z Jezusem w pełni, jak dwie świece wrzucone w płomienie. Pan ma Zmienić się w Luizę? A Luiza ma zostać w nim ukrzyżowana. Tylko w ten sposób może się do niego całkowicie upodobnić. Nagle wszystko staje się jasne. Luiza nie uświadamia sobie tylko jednego, co tak naprawdę oznacza przez pewien czas. Sądzi, że chodzi o czterdzieści dni, podczas gdy Jezus ma na myśli resztę jej życia. Po latach Luiza wyjawi, że gdyby od początku właściwie rozumiała Boże intencje, prawdopodobnie nie wyraziłaby zgody. Tymczasem trzeba rozwiązać problem spowiednika. Ten powinien zostać o wszystkim poinformowany i udzielić pozwolenia na cierpienie. Luisa szuka pretekstu, żeby odwlec bolesny obowiązek. Skoro odwiedzenie jej od czasu do czasu nastręcza kapłanowi trudności, jak zdoła on przychodzić każdego dnia? Lecz Jezus nie ustępuje i odsyła Luizę do księdza. Ten nieoczekiwanie zgadza się przychodzić przez 40 dni z rzędu, a swoje uprzednie opory tłumaczy ludzkimi obiekcjami. W drugiej połowie listopada 1887 roku Luisa popada w zwyczajowe odrętwienie i trafia do łóżka. Ma wówczas 22 lata. Jezus udziela jej wskazówek co do nowego trybu życia, który mają przygotować na zapowiedziane mistyczne zaślubiny. Teraz, kiedy jest przykuta do łóżka, może w pełni poświęcić się swojej ofiarnej misji i przejąć na siebie cierpienia Jezusa. W zamian On otacza ją opieką i dba o jej potrzeby. Żąda, aby Luiza całkowicie poddała się jego woli i naśladowała jego ubóstwo, co oznacza uległość wobec woli innych i powstrzymywanie się od wyrażania własnych pragnień. Tymczasem czterdzieści dni mija, i spowiednik, który ma wiele innych obowiązków, wolałby nie bywać u Luizy codziennie nakazuje chorej powstrzymanie się od popadania w odrętwienie lecz pan ma inne zamiary sama luiza choć przywykła do posłuszeństwa również ma dosyć ciągłego leżenia w łóżku jakiekolwiek byłyby tego zalety szczególnie dotkliwa jest dla niej konieczność podporządkowywania się innym we wszystkim Przytoczmy pewien nadwyraz wymowny epizod. Rzecz ma miejsce 1 stycznia 1888 roku. Nocą Louisa prosi wybierającego się do niej pana, aby nie przychodził. Przez następnych kilka godzin pan się nie zjawia, nie zamyka jej w bolesnym uścisku. Ale kiedy nad ranem w końcu przybywa, Luiza traci zmysły i oddaje się u jego boku, ciasno z nim spleciona. Jest jej przykro z powodu uprzedniej prośby, lecz Jezus rozumie, że powodowało nią posłuszeństwo wobec spowiednika i nie tylko nie odbiera tego jako afrontu, ale też obiecuje Luizie, Noworoczny prezent. Tego ranka zbliża swe przeczyste wargi do warg Luizy i sączy do jej ust słodkie mleko. Pocałowawszy ją, pokazuje pierścionek, który wyjął ze swego boku i przygotował na zaślubiny. Luiza ma przekazać spowiednikowi, że wolą Jezusa jest, aby pozostała w łóżku. I jeśli otrzyma na to pozwolenie, Jezus objawi swoją obecność. Obiecuje, iż wojna pomiędzy Włochami a państwami Afryki zakończy się bez zwycięstwa którejkolwiek ze stron i zapanuje pokój. Czy istnieje jakiś powód, dla którego życie pikaretty wygląda tak, jak wygląda? Odpowiedzi należy szukać w tym, co stanie się jej misją? Pan tłumaczy Luizie, że przygotowuje ją do mistycznych zaślubin i prosi, aby uczestniczyła nie tylko w katuszach, jakie zadają mu ludzie, ale także w radości płynącej z relacji, w której wszystko jest wspólne. Jezus raz za razem powtarza, Zupełnie jakby Luiza nie była w stanie tego pojąć, iż od tej pory jego troski, cierpienia i uciechy staną się troskami, cierpieniami i uciechami Luizy, i odwrotnie. Ich sprawy oraz dobra staną się jednym. Odtąd nie będzie już można mówić to jest moje, a to Twoje. Ponieważ wszystko będzie wspólne. Na żądania oblubieńca nie trzeba długo czekać. Co więcej, okazują się one niebywale precyzyjne i surowe. Jezus wymaga od Luizy pełnego poddania się Jego woli, tak aby Jego wola i wola Luizy stały się jednością. Konieczne staje się również całkowite oderwanie się od doczesnego świata. Wszystko to, co ziemskie, Luiza ma odtąd postrzegać jako gnój i zgniliznę, budzące najwyższe obrzydzenie. Dobra doczesne, choć Luiza nie jest do nich przywiązana, przez samą swoją obecność przyćmiewają rzeczy niebiańskie. I uniemożliwiają zawarcie obiecwanych mistycznych zaślubin. Jezus wymaga, żeby Luiza naśladowała jego ziemskie ubóstwo. Ma postrzegać samą siebie jako biedaczkę, która zadowala się tym, co posiada i okazuje wdzięczność Jezusowi oraz swoim dobroczyńcom. Przyjmując wszystko, co zostanie jej dane nie zadając pytań i nie zastanawiając się nad tym, co jest dla niej dobre, a co złe. Luiza ma ćwiczyć się w sztuce świętej obojętności i całkowicie zdać na wolę innych. W tym miejscu pozwólmy sobie na małą dygresję, która pozwoli nam lepiej zrozumieć, co pan proponuje Luizie, obwieszczając jej mistyczne zaślubiny. W literaturze religijnej od najdawniejszych czasów motyw zaślubin mężczyzny i kobiety obrazuje związek Boga z ludem. Prastare przymierze Pana z narodem wybranym, postrzega się przez pryzmat małżeństwa, co sprawia, że bałwochwalstwo równe jest cudzołóstwu. W Starym Testamencie często pojawia się stwierdzenie, iż Bóg nieprzerwanie darzył Izrael miłością, chociaż ten nieraz dopuścił się zdrady. W księdze Ozeasza czytamy: Solidarność. Dobro jednostek służy ogółowi i odwrotnie. Szczęście ogółu promienieje na jednostki. W pewnym sensie możemy doświadczyć tej tajemnicy już w świecie doczesnym. W rodzinie, wśród przyjaciół, zwłaszcza, zaś w duchowej wspólnocie kościoła, bogatszej choćby dzięki mistycznym zaślubinom Luizy, których zwyczajowe zaślubiny są jedynie cieniem. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Jednym ciałem, czyli doskonałą jednością uczuć i woli. Gwoli prawdy należałoby powiedzieć, że gdybyśmy rozejrzeli się wokół, nie dostrzeglibyśmy zbyt wielu małżeństw, w których męża i żonę łączy doskonała jedność woli. Czyż to nie między innymi dlatego Pan Bóg pokazał nam poprzez Luizę, iż taka jedność jest możliwa? Czy powołując się do doskonałej jedności ze swoją wolą, nie okazał, że i w nim ludzkie pragnienia, wsparte sakramentem małżeństwa, mogą stać się jednością? Wróćmy jednak do pikaretty i jej mistycznych zaślubin. Jezus konsekwentnie przygotowuje Luizę, Ukazując jej się trzy, cztery razy dziennie, jako oblubieniec, który nie może się obejść bez własnej wybranki. Luiza od blisko trzech miesięcy nie wychodzi z łóżka i pan szczególnie tkliwie okazuje jej swoje przywiązanie, chcąc ulżyć jej w cierpieniu, zwłaszcza kiedy spowiednik nie śpieszy się, żeby wyrwać ją ze zwyczajowego stanu. Chrystus pomaga Luizie duchowo, ale również fizycznie. Pewnego dnia oznajmia nawet, że pragnie być pokarmem nie tylko dla jej duszy, lecz także ciała. Właśnie w tym okresie Jezus po raz pierwszy pozwala Luizie doświadczyć wyjścia duszy z ciała. Jest to pierwszy z bardzo długiej serii tego rodzaju epizodów. U jego źródeł leży pragnienie pana młodego, aby nigdy nie oddalać się od wybranki. O ile dotąd to Jezus przychodził do Luizy, o tyle teraz ona może przychodzić do niego. Coraz częstsze ekstazy stają się dla Luizy prawdziwą szkołą. Podczas swojego krążenia Pikaretta dowiaduje się, jak bardzo ranią Jezusa nieuczciwość. Przekleństwa, obojętność, ale i uchybienia popełniane w kościołach, fałszywe miłosierdzie, pozorne działania dobroczynne, lekceważące podejście do sakramentu komunii świętej. Szczególnie bolesne są dla Pana niewłaściwe zachowania księży, ich pobłażanie, czy to z przyzwyczajenia, czy to z myślą o własnym interesie. Grzechom śmiertelnym, Luiza cierpi wraz z Jezusem. Jednakże, Pikaretta widzi nie tylko zło, czasem spotyka świętych kapłanów, a ich duszpasterska misja objawia się jej w całej wspaniałości. Luiza zaczyna również pełniej pojmować znaczenie nabożeństw eucharystycznych. Odkrywa, że we mszy świętej zawiera się cały fundament naszej świętej religii. Msza mówi wszystko i o wszystkim, ponieważ przypomina o odkupieniu, o mękach, które Jezus wycierpiał dla ludzkości. Za jej pośrednictwem w dalszym ciągu objawia się niezmierzona miłość Chrystusa. Za jej pośrednictwem w dalszym ciągu objawia się niezmierzona miłość Chrystusa, który nie tylko umarł na krzyżu, ale ofiarowuje się, nadal poprzez Eucharystię. Msza święta wreszcie utwierdza nas w przekonaniu, iż nasze ciała, choć unicestwione przez śmierć, w dniu sądu zmartwychwstaną wraz z Jezusem do życia wiecznego i pełnego chwały. Na początku roku 1888 Jezus zapowiada mistyczne zaślubiny, a 21 października 1888 roku spełnia swoją obietnicę. Po niemałych cierpieniach i niemal roku spędzonym w łóżku, Luiza widzi, jak Jezus zbliża się do niej uroczyście. Ujmuje w dłonie jej serce i oczyszcza je, a potem zwraca. Przygotowuje dla niej wspaniałe szaty oraz klejnoty, będące odzwierciedleniem piękna, potęgi, siły oraz innych cnót Jezusa. W końcu, włożywszy diadem na głowę swej wybranki, okrywa ją całą welonem który budzi w demonach śmiertelne przerażenie. Relacja ta przywodzi na myśl XVI rozdział Księgi Ezechiela, w którym Pan Młody przyozdabia swą oblubienicę najpiękniejszymi klejnotami. Rankiem tego samego dnia, kiedy drobiazgowe przygotowania dobiegają końca, Jezus, dostojny, ale czuły, Zjawia się ponownie. Tym razem towarzyszą mu najświętsza dziewica i święta Katarzyna. Zostaje odśpiewany hymn anielski, po czym pod czujnym okiem świętej Katarzyny Matka Boża ujmuje Luizę za rękę, a Jezus wsuwa na jej palec pierścionek. I on, i najświętsza dziewica obejmują oraz całują Pannę Młodą. Potem Jezus wyznaje Luizie swoją miłość, a Luiza wyznaje miłość Jezusowi. Maryja tłumaczy jej, jak wielką otrzymała łaskę i jak żarliwie powinna odwzajemnić Chrystusową miłość. Natomiast on. Przedstawię jej reguły nowego, doskonalszego życia. Trudno oprzeć się wzruszeniu na myśl, że Maryja Matka Boża jest świadkiem tej uroczystości. W rzeczy samej to ona jest tą, która wyjednuje u Boga wszystkie łaski, ale pamiętajmy, iż Luiza jest do niej. Szczególnie przywiązana. Koronka Różańca to jej wierna towarzyszka. Obecność świętej Katarzyny należy z kolei tłumaczyć tym, że Luiza należy do tercjanek dominikańskich. Luiza, otoczona miłością pana Jezusa, gorąco pragnie cierpieć dla odkupienia ludzkości. Jest częścią wielkiej tajemnicy. I przeżywa to w pokoju, pogodnie, oddając się w służbę innym. Ci, którzy widzą jej odrętwienie, mają prawo myśleć, że śpi. Nie wiedzą, że, jak mówi Pismo Święte, nawet w nocy upomina mnie serce. Ani że to serce bijące jednym rytmem z sercem Chrystusa. Bezustannie zbawia świat. Po wspaniałych zaślubinach Luisa nadal prowadzi proste, choć tak niezwykłe życie. Za dnia, mimo że jest przykuta do łóżka, na nic się nie uskarża. W nocy sprawia wrażenie równie spokojnej, choć tak naprawdę przeżywa nieopisane cierpienia i niebiańskie rozkosze. Innymi słowy, doświadcza tajemnicy Chrystusa, który umarł i z martwych wstał. Szczególnie ciąży jej to, że nadal musi żyć na ziemi, chociaż ujrzała raj, chociaż zasmakowała słodyczy świętych. Pragnienie śmierci stale jej odtąd towarzyszy. Jej serce, targane obawami i tęsknotami, jest niespokojne. Niebo ukazuje się jej bliższe niż ziemia i w głębi serca czuje ciągłą udrękę. Konieczność dalszego życia staje się dla niej gorzka i bolesna. Jedynie obowiązek posłuszeństwa hamuje jej rozpacz. Luiza mogłaby umrzeć tylko wtedy, gdyby taki był przykaz spowiednika. Tymczasem spowiednik stanowczo zażądał, żeby nie pragnęła śmierci. Mimo nękających ją w nocy udręk, za dnia Luiza sprawia wrażenie pogodnej, i kiedy ludzie przychodzą do niej, aby prosić o modlitwę, poradę czy pracę, wydaje im się, że mają przed sobą normalną osobę, która przyjmuje cierpienia tylko z rezygnacją. W nieopublikowanych dotąd zapiskach ostatniego spowiednika pikaretty, księdza Benedetta Calviego, odnajdujemy opis odczuć, jakie wywoływało spotkanie z Luizą. Zbliżając się do niej, od razu wyczuwało się czystość. Każdy, kto w ciągu jej trawiących blisko siedemdziesiąt lat cierpień, Stawał przy jej łóżku i widział w jej obliczu aurę świętości. Wyglądała jak niepokalana gołębica, która muskała ziemię jedynie po to, aby zrazu ulecieć w górę ku niebu. Pikaretta była czysta, ponieważ cechowała ją prostota i postawa estetyczna. Jej prostota uwidaczniała się w zachowaniu, mowie, sposobie ubierania. Wystarczyło zbliżyć się do jej łóżka, aby odczytać z twarzy piękną, niepokalaną duszę. Asceza przejawiała się tym, że odmawiała swojemu ciału wszelkich radości, uśmiechów, posałunków matki czy sióstr. Oczyszczała się poprzez umartwianie i pokutę. Powściągała język, niezwykła dawać wyraz próżności, ani osądzać osób czy rzeczy. Z jej ust nigdy nie padało słowo, które nie było czyste niczym rosa. Niegdyś pewna szacowna osoba odwiedziła ją, a wyszedłszy z pokoju, rzekła, jakżeż anielską duszę ma Luiza. Będąc przy niej, czujesz zapach pachnących lili. Ów niebiański uśmiech i czysta pogodna twarz mówią ci o Bogu i uchylają drzwi raju. Wydaje ci się, że owiewa cię szczególna aura przesycona niebiańskim zapachem. W tym pokoiku zapominasz o utrapieniach i czujesz w duszy pokój. Utarczki rozczarowania, zawiść zacierają się w pamięci i pełną piersią wdychasz radość, jaka płynie z Bożej łaski. W podobnym tonie utrzymany jest tekst Piura Luigi Diori, księdza Skorato, który poznał Luizę osobiście i który w roku 1961 został poproszony o opisanie jej życia. Nawiązując do misji Luizy, wypełnianej przez nią z łóżka, Diori stwierdza, kiedy człowiek miłuje, nie może nie mówić o umiłowanej osobie, zwłaszcza jeśli jest nią Bóg, który poza wszystkim innym uszczęśliwia tego, kto oddaje mu serce. Luiza miłowała Boga i bliźniego. Nie mogła więc nie opowiadać o Bogu. Pragnęła, żeby inni znali go i kochali, a przez to doświadczali prawdziwego szczęścia, jakie jest owocem miłości do Boga. Jej ulubionym tematem była oczywiście Wola Boża, którą winniśmy kochać za to, co dla nas zrobiła, i okazywać tę miłość poprzez poszanowanie jej praw oraz bezwzględne posłuszeństwo. Wszystkie rozmowy z Luizą, bez względu na to, co stanowiło ich przedmiot, były opromienione miłością do Boga. Ludzie przychodzili do niej, zwabieni wonią jej bliskich relacji z Panem, żeby wyjawić potrzeby ducha i ciała. Radziła im zdać się ufnie na Bożą wolę, która nie tylko osładza udręki i nadaje im głębszy sens, ale też wskazuje, jaką wybrać drogę. Jeśli ktoś odwiedzał Luizę, sądząc, że znajdzie jasnowickę, nie mógł liczyć na pomoc i odchodził z pustymi rękami. Więcej w książce Słońce mojej woli, Luisa Picaretta Zwykłe, niezwykłe życie włoskiej Mistyczki, autor Maria Rosaria Delgenia wydawnictwo